Barter System Polska jako narzędzie biznesowe pojawił się na polskim rynku 12 lat temu. To już 12 lat promujemy tego typu ideę wśród małej i średniej przedsiębiorczości jako narzędzie wspomagające mały, lokalny biznes. Dzisiejsze targi to już jest druga z tego typu impreza, którą organizowaliśmy pierwszą rok temu. I tak jak rok temu na tych targach, dzisiaj w Katowicach mamy około 50 wystawców, 150 osób odwiedzających, gdzie podczas parogodzinnej imprezy ludzie zawierają kontakty biznesowe i dokonują za pośrednictwem barter systemu transakcji bezgotówkowych, które pomagają ich po prostu w ich firmach. Tak jak istotna jest przedsiębiorczość lokalna. Przedsiębiorczość lokalna, przedsiębiorczość rodzima, rodzinna i na tym poziomie lokuje barter, bo on jednak z tych informacji, które tu dzisiaj usłyszałam, daje pewne spore możliwości, szczególnie tam, gdzie po prostu tego pustego pieniądza już nie mamy. 3 lata temu zobaczyłem artykuł w gazecie i bardzo mnie to zainteresowało. Spotkałem się z brokerem, który po prostu w ciągu jednej godziny czasu przekonał mnie, że system jest fajny, a ja w ciągu najbliższych 2 tygodni też przekonałem się, że po prostu schodzą następne zamówienia, których wcześniej no, nie byłbym w stanie osiągnąć, gdyby nie klienci barter systemu, gdyby nie klienci, którzy w tej platformie po prostu są, którzy uczestniczą. Reprezentuję branżę reklamową w barter systemie już od kilku lat. No i cóż mogę powiedzieć, jest to nowe doświadczenie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o stronę taką handlową, jak i nawiązywanie zupełnie nowych kontaktów. W tym roku również odbyła się konferencja czysto informacyjna, na które przyjeżdżają nasi goście zaproszeni, reprezentujący świat akademicki, działaczy społecznych, zadających nam pytania o aspekty barter systemu, które dotyczą już wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Jest to jakby próba odpowiedzi z zupełnie innej strony na coraz częściej stawiane pytanie, jak można wesprzeć lokalną przedsiębiorczość, jak można wspierać lokalnych przedsiębiorców, jak ożywiać rynek, zwłaszcza w czasach trudnej ekonomii. Gminy nie chronią lokalnej społeczności, nie spełniają swojej funkcji. Niestety, jeśli będziemy się topić w własnym sosie, czyli ciągle będą ci, którzy są w tym barterze, jakaś tam grupa osób i nie będzie się otwierać tych drzwi do ludzi, bo ludzie muszą zrozumieć, na czym to polega. A zrozumieć jak mogą? Jeśli zrobi pan zebranie, to przyjdzie na nie 20 osób. Jeśli zrobimy na przykład na rynku w Krakowie, na zasadzie sobotnio-niedzielnego spotkania, takiego pikniku, tak jak mówię, z filmami, z tym, ludzie z ciekawości się zatrzymują, przyglądają się. Bo nam chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi z zewnątrz. To nie jest tak, że my się tu rozczulamy nad tym, co się stało, dlaczego się tak stało i płaczymy nad rzeczywistością, no bo niestety rzeczywistość jest taka, że jak się coś popsuje, to psuje się szybko, a naprawia się trudno. Jeżeli my mówimy dzisiaj, że my mamy dotrzeć do tego obywatela, no to pytanie jest jak? Panie prezesie, ja tych obywateli, to ja ich dostaję w przeróżnych strukturach wiekowych, ja z nimi się spotykam w szkołach, studia podyplomowe i tak dalej. I to jest ogólnie taka postawa mito-tito. No ona jest zarówno pod względem gospodarczym, politycznym, obywatelskim. I my jesteśmy takim narodem, to pewnie ma też uwarunkowania historyczne. Cudze chwalicie swego nie znacie, miałeś chamie złoty róg. Ja to dopiero na studiach zrozumiałam Wesele Wyspiańskiego. A mianowicie ten obywatel, do którego my będziemy docierali, uświadamiali go, on pokiwie głową, że słusznie, po czym ta jego wybór weryfikowany jest, jak idzie do sklepu. W dodatku jest, ja zawsze zadaję pytanie, czy taniość jest wyborem, czy wyrokiem. I oni mi na początku wszyscy mówią, że to jest wybór. Potem się okazuje, że to jest, niestety, ale to jest wyrok. Bo tak naprawdę jest tylko jeden problem. Dlaczego takie systemy jak barter kiepsko przyjmują się w naszym kraju? Bo my już nie umiemy funkcjonować w społeczeństwie jako my, tylko ja. To się zgadza. Święte słowa. Każdy myśli o sobie, a nie o grupie czy o lokalnej społeczności. W tej chwili się mówi, że tymi lokomotywami mają być miasta wielkie. I co dalej? Ale proszę zauważyć, że w stalinizmie takim lokomotywą był przemysł ciężki. I ten przemysł ciężki miał uruchomić całą gospodarkę, miał się przełożyć na przemysł wytwórczy, przetwórczy i tak dalej, i na rolnictwo. I proszę przejść chociażby takie czasopismo jak Nowe Drogi,
to oni cały czas walczą w tych referatach z niedoborem w tej sferze i tak po kolei. I w sumie doprowadzało to do załamania planów. Sześcioletni się załamał, z tymi innymi również było. Inaczej system ten motywacyjny był tak ukierunkowany, że na przykład produkowano tam przykład buty w tonach, no a tony powiększały się przez największe rozmiary, nie? I buble rosły, premie, to jest prawdą, premie ludzie otrzymywali, a butów na rynku nie było. I tak funkcjonuje model polaryzacyjno-dyfuzyjny. I my mamy obowiązek przed takim modelem po prostu przestrzec. Każda impreza targowa jest dla nas swego rodzaju ukoronowaniem poprzedniego roku. Tak samo ta jest podsumowaniem naszej działalności w zeszłym roku, gdzie znowu możemy pochwalić się wzrostami, gdzie znowu możemy pochwalić się wzrostem liczby uczestników do prawie 700 podmiotów gospodarczych, które sięgnęły prawie 7 milionów obrotów w rozliczeniach barterowych. Reprezentuję firmę Investment, która działa na rynku już 20 lat, natomiast ponad 20 lat, natomiast barter system jestem od 3. I produkujemy zabawki, między innymi pompony plus taką zabawkę konstrukcyjną, edukacyjną, której jesteśmy jedynym producentem w Europie. Myślę, że to jest taka no, ciekawa i miła informacja. Natomiast korzyści z barter systemu, no, jest to możliwość rozszerzenia rynku zbytu, poznania, nawiązania nowych kontaktów handlowych, no i generalnie wymiana barterowa, czyli wymiana produktów na produkty, czyli używanie pieniędzy barterowych wewnątrz takich systemowych. Działam w kilku branżach. Główna branża to jest chemia basenowa. Kolejną branżą jest motoryzacja, kolejną jest to zarządzanie i wdrażanie systemów HACCP-owskich dla restauracji. W barter systemie jestem już 3 rok. Korzyści, no mam wielu klientów, których nie miałbym działając na rynku konwencjonalnym. Traktuję to jako rzecz uzupełniającą swój biznes, ponieważ wiele sytuacji z rynku barterowego mogę przełożyć na normalny biznes, a oprócz tego ci dodatkowi klienci, którzy są, dają mi dodatkowe dochody. Nie ma takiego sposobu, żebyśmy kogoś na siłę zaprosili do barter systemu. Barter system otwarty jest dla wszystkich, przy czym wymaga swego rodzaju chwili skupienia i przeanalizowania swoich własnych możliwości, które zaczynają się po pierwsze od swego rodzaju martwego kapitału, który dzisiaj w każdej firmie istnieje, czyli niewykorzystanych mocy produkcyjnych, usługowych. Drugie, dokładnego zdefiniowania swoich potrzeb. Poprzez przeglądanie naszej bazy może się okazać, że nie wszystkie z tych potrzeb, które dzisiaj przedsiębiorcy posiadają, muszą być zaspokojone w drodze rozliczeń gotówkowych. Czasami wymieniając to, co posiadamy, na to, czego poszukujemy, zaspokajamy taką potrzebę bez użycia gotówki, co ma dodatni wpływ na kwestie przepływów finansowych i płynność finansową firmy. Powołaliśmy do życia taką fundację Akademia Samorządności. Ta fundacja już rozpoczęła swoją działalność debatami takimi politycznymi na temat właśnie rozwoju lokalnego, na temat rozwoju zrównoważonego. I ten barter wpisuje się bardzo mocno w pojęcie rozwoju zrównoważonego. I w ramach Akademii Samorządności na pewno będziemy o tym mówić. Będziemy starać się pokazywać tę lokalną przedsiębiorczość jako ten motor rozwoju faktycznie, a barter po prostu będzie jakby tym jednym z elementów naszego programu.